Wałbrzych to kolejny przystanek, do którego przyjechał słuchobus w ramach Narodowego Testu Słuchu. Narodowy Test Słuchu jest przeprowadzany w całym kraju. Tutaj w Wałbrzychu zrobiliśmy tą akcję przy współudziale Urzędu Miasta i biblioteki, która nam również pomagała. Akcja taka odbywa się już po raz drugi, gdzie całą Polskę objeżdża wyposażony w specjalistyczny sprzęt BUS. Można w nim zrobić darmowe, profesjonalne testy słuchu. Akurat teraz widzę, że mogę sobie zbadać słuch, więc korzystam. Badanie wygląda w ten sposób, że pacjenci są badani na zewnątrz słuchobusu, na badaniu przesiewowym. Tutaj sprawdzamy ogólne słyszenie pacjentów. Jeżeli pojawią się jakieś problemy ze słyszeniem poszczególnych częstotliwości, pacjenci są zapraszani do wewnątrz, do słuchobusu i tam badamy już w sposób dokładny na audiometrze. Polacy słyszą źle, o czym świadczą prowadzone badania. Co trzeci Polak ma problemy ze słuchem. Osoby, które tracą słuch, jakby nie zwracają uwagi na to. Jest to coraz większy problem w naszym społeczeństwie, ponieważ jeżeli tracimy wzrok, to odczucie subiektywne pozwala nam od razu to zauważyć. Przeszkadza nam to i staramy się coś z tym robić. Jeżeli tracimy słuch, nie słyszymy innych osób, nie słyszymy telewizji, muzyki, robimy głośniej, prosimy o powtórzenia. I wydaje nam się, że nam ta utrata słuchu nie przeszkadza. Natomiast tak naprawdę, jeżeli tracimy wzrok, tracimy kontakt z rzeczami. Jeżeli tracimy słuch, tracimy kontakt z ludźmi. Dlatego wydaje mi się, że to jest nawet ważniejsze. Podczas testu były przeprowadzane dwa badania. Test Ecola, który przechodzili wszyscy, którzy się zgłosili, i jeśli podczas badania widoczne były jakiekolwiek wady, od razu kierowani byli na drugi, dokładniejszy test audiometryczny. W tym momencie właśnie będzie badany słuch u pacjentki. Jest to badanie przesiewowe. Koleżanka właśnie zakłada słuchawki pacjentce i przez te słuchawki jest podawany dźwięk o różnych częstotliwościach, raz na jedno, raz na drugie ucho. Jest to dźwięk o natężeniu 35 dB i osoby zdrowe, o zdrowym słuchu, powinny bez problemu ten dźwięk usłyszeć. Jeżeli pojawia się problem i ten dźwięk nie jest słyszany, dana częstotliwość nie jest słyszana przez pacjenta, wówczas kierujemy właśnie na badania szczegółowe do środka. Badanie na audiometrze. Podczas swojej podróży po Polsce słuchobus odwiedzi co najmniej 70 miast w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań zostanie przygotowany raport, jak słyszą Polacy. Nadmierny hałas niszczy nam ten słuch. Należy również unikać słuchania muzyki, szczególnie dla młodzieży rada, aby unikać słuchania muzyki poprzez słuchawki. Ponieważ dźwięk podawany bezpośrednio na błonę bębenkową niszczy ten słuch w większym stopniu. Przede wszystkim za głośno już puszczam telewizor i wie pan, zauważyłam, że drugim to przeszkadza. Niestety okazuje się, że Polacy wstydzą się nosić aparaty słuchowe. Niektóre badania mówią, że na 20 Polaków potrzebujących aparatu słuchowego używa go zaledwie jedna.